Siemaneczko, z tej strony Śmiecho, lecimy dzisiaj z teścikiem nowości od Zumbuma, petardki Polen Biller 2 gramy, 20 sztuk w opakowaniu, kod produktu ZB402, kod produktu albański SZA1V, to jest petarda z 2023 roku, importerem, co ważne, jest Triplex, możecie sobie tutaj zerknąć, także Triplex ściąga to dla Pol Expans pod logiem Zumbuma, kategoria F3, tutaj tak macie wszystkie dane na tyle opakowania, rok produkcji, wyprodukowano dla, kto jest importerem, kto jest producentem, no wszystkie dane myślę, że są tutaj czytelne. Jeżeli chodzi o wielkość tych paczuszek. Te paczuszki są delikatnie większe od petardek Powerful, od petardek Big Bang. Swoim wyglądem przypominają bardzo petardy Dumbum 5G. Wyglądem, jeżeli chodzi o wymiary, bo nie chodzi o kolor, tak? Tylko o wymiar tej petardki, bardzo przypominają Dumbum 5G. Wymiarowo, także tak to się prezentuje. Jedna tutaj petardka się troszeczkę wysypała, ale paczuszka leci na testy, tak że będziecie mogli zobaczyć, jak one się zaprezentują. No mam po nich naprawdę o nich wysokie oczekiwanie, bo słyszałem pierwsze słuchy, że są delikatnie mocniejsze od właśnie standardowych 2 gramówek. Będziemy mogli to wszystko porównać. Na pewno zrobimy sobie jakiś pęczek taki standardowy, żeby sprawdzić, czy mają fajne inne efekty. Pozdro dla kumatych, także trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało. Ja już zapraszam Was na testy w terenie, wybiorę dobre miejsce, żeby też dźwięk był odpowiedni, także zapraszam Was i oglądajcie. Pierwsza sztuka na luźno, petardka Polen Biller 2 gramy, także testujemy i zobaczymy, jak to dudni. No, powiem Wam, że całkiem dobrze. Kurczę, jak na 2 gramiki nie jest źle. Polen Biller, wersja żółta, petardka pod gardkiem. Zobaczymy, jak to lata. Powiem Wam, że naprawdę wybiło go bardzo, bardzo dobrze. Strzelałem przedtem z wersji zielonej od Zumbuma, także wydaje mi się, że żółta była zdecydowanie lepsza. 2 sztuki na luźno, petardek Polen Biller, pierwsza żółta. Zobaczymy, jak sobie da radę. No powiem Wam, że naprawdę strzelałem przed chwilą z zielonych i żółte dają radę, naprawdę są zdecydowanie lepsze. Mega średnio, wydaje mi się, że nie wyszło, także trzymajcie się ciepło i na razie. No i co, lecimy z króciutkim podsumowaniem petardek Zumbum Polen Biller 2-gramówki. No, nie są to złe petardki, kolejne wydanie tak naprawdę albańskich petardek, tym razem troszeczkę dłuższe, myślałem, że tego towaru będzie ciutkę więcej, no ale strzelają jak takie solidne 2-gramóweczki, 1,8, 1,7 grama, myślę, że bardzo podobne. Jeżeli chcecie coś innego w innej szacie graficznej, to możecie sobie kupić produkt od Zumbuma, a jeżeli chcecie po prostu taniej, to możecie sobie kupić killerki, możecie sobie kupić Powerful Bulldogi, na pewno wyjdzie Wam podobna jakość za troszeczkę lepszą cenę. Moja ocena dla tych petardek to 7/10. Myślę, że czym więcej wymyślamy, tym jest troszeczkę gorzej. Także warto, jakby się jakiś importer po prostu skupił na 2-3 rodzajach dobrych petardek, a nie będziemy po prostu zasypywać tego rynku coraz nowszymi wersjami o bardzo podobnych parametrach. Myślę, że to troszeczkę w złą stronę idzie. Także tak to wygląda. Trzymajcie się ciepło i na razie.